nadchodzącym tygodniu powróci prawdziwie wakacyjna pogoda. Od środy dużo słońca i nawet 26 stopni w cieniu. Angelika Bednarska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na najnowsze informacje pogodowe. Dzisiejsza noc na przeważającym obszarze upłynie z bardzo pogodnym niebem. Wyjątkiem będzie jedynie wschodnia część kraju, gdzie przez całą noc zachmurzenie będzie dość duże. Pojawią się opady deszczu, a chwilami również zagrzmi. Nad ranem termometry wskażą od 8 stopni w Małopolsce i do maksymalnie 15 w pasie nadmorskim. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, ale podczas wyładowań jego prędkość może wzrosnąć nawet do 80 km na godzinę. Z kolei jutro pogodnie i słonecznie będzie jedynie w części zachodniej, a na pozostałym obszarze dał sobie znać chłodny front atmosferyczny. Przyniesie on dużą porcję chmur, przelotny deszcz, a chwilami również niegroźne burze. Do kraju nieustannie napływa polarno-morski chłód, tak więc termometry w ciągu dnia wskażą nie za wysokie wartości. Od 17 stopni na wschodzie i do maksymalnie 22 stopni w pasie południowo-zachodnim. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Zarówno wieczorem, jak i w nocy nad województwem przeważać będzie bardzo pogodne niebo, a rozpogodzenia, chwilami nawet do bezchmurnego nieba, pojawią się głównie w centrum oraz w części wschodniej. Temperatura spadnie do 9 stopni. Z kolei jutro przez cały dzień nad regionem trochę chmur, trochę słońca, przelotny deszcz, a po południu synoptycy nie wykluczają również burz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 20 do 21 stopni. Ciśnienie nadal rośnie. Jutro barometry wskażą 1009 hektopaskali. Dziękuję za to spotkanie i życzę Państwu dobrego tygodnia. Do zobaczenia.